Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie dzisiaj z kolejnego miejsca, z kolejnego biura mojej klientki, z bardzo nietypowego miejsca, nietypowej firmy. Myślę, że dla wielu będzie troszeczkę tutaj szokiem dosyć sporym, ponieważ po pierwsze kobieta, po drugie prowadzi bardzo nietypowy biznes, ponieważ zajmuje się sprzętem medycznym dla chorych dzieci. Witaj Marzenko, witam Cię serdecznie. Jesteśmy w Twojej siedzibie firmy, w firmie Baffin, niedaleko Northampton. Nasza przygoda rozpoczęła się ponad rok temu. Dokładnie. Pamiętam ten dzień, kiedy mi powiedziałaś, czym się zajmujesz i pamiętam, kiedy poprosiłam, żebyś wysłała mi wszystkie katalogi, bo nie umiałam sobie zobrazować w ogóle, jak w ogóle taka drobna kobieta jak ty zajmuje się tak poważnym sprzętem, ale jakżeż bym powiedziała nietypowym. I chciałabym, żebyś opowiedziała najpierw historię firmy, bo ona jest naprawdę wzruszająca i myślę, że nasza społeczność powinna usłyszeć Twoją historię, z czego zrodziła się ta firma. No i przede wszystkim ja bym chciała, żebyś podzieliła się tą historią z kilku powodów. I teraz zobaczę, czy sama te powody powiesz, czy Cię tutaj trochę będę mobilizowała do tego. Także moi drodzy, poznajcie Marzenę, która zajmuje się właśnie firmą Baffin. Od ilu lat już? Ponad 5 lat. Ponad 5 lat. No dobrze, to teraz oddaję Ci głos i opowiedz Twoją historię. Historia zaczęła się właściwie 6-7 lat temu. Mam córkę, która teraz ma 21 lat. Sylwia jest z porażeniem mózgowym. Pamiętam właśnie ten okres, kiedy te 6-7 lat temu fizjoterapeutka Sylwii powiedziała, że nie jest w stanie znaleźć żadnego pionizatora, który będzie dobry dla Sylwii, i Sylwia z dniem dzisiejszym przestaje używać w ogóle jakiegokolwiek pionizatora. Dla mnie to był szok, że jak w takim kraju jak Wielka Brytania nie potrafią znaleźć pionizatora. Nie jestem jedyną matką dziecka niepełnosprawnego, która nie potrafi stać dziecko, tak? Więc zaczęłam robić research sama. Znalazłam firmę, która miała właśnie Baffiny Trio. Od pierwszego wejrzenia zakochałam się w sprzęcie, ale okazało się, że ta firma niestety przebranżowiła się i nie ma już tych sprzętów u siebie. Więc zadzwoniłam do tej firmy, poprosiłam o dane firmy, która produkuje to, po to, żeby jeden sprowadzić dla siebie. Było dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy się okazało, że pan powiedział, ale firma nie jest angielska, producent pochodzi z zagranicy. Ja mówię, nieważne, każdy mówi po angielsku, damy sobie radę. I słyszę Lodz, Poland. Yes, jesteśmy u siebie. To był maj, więc zadzwoniłam do firmy, zapytałam się, czy można by było przyjechać zrobić assessment, czyli dopasowanie tego sprzętu do mojej córki. Powiedzieli, że tak. Był to fajny okres, ponieważ my mieliśmy zaplanowany wyjazd Sylwii do Polski na całe wakacje, więc umówiliśmy sobie spotkanie, pojechałam. I to też było bardzo fajne, ponieważ no ja się na tym asesmencie popłakałam. Zobaczyłam pierwszy raz moją córkę, która siedzi prosto, bez żadnych skrzywień, która idzie do pionizacji bez żadnego problemu i stwierdziłam, nie, to jest po prostu Bentley wśród wszystkich pionizatorów, które do tej pory widziałam, jego muszę mieć. Zebrałam całą dokumentację, zrobiłam wideo, zebrałam opinię od fizjoterapeuty, który robił asesment, przyjechałam tutaj, no i zaczęła się walka. Zaczęłam walczyć, żeby przez charity zdobyć dofinansowanie, żeby zdobyć przez NHS, ponieważ chciałam, żeby ten sprzęt był w szkole i w domu, tak? I wszyscy mi odmówili. Każdy mówił jedno, tego sprzętu niestety nie ma w Anglii, my Ci nie możemy pomóc. Więc ja jako Polka mówię, okej, to może coś innego. Polak potrafi. Pomyślałam sobie, otworzę sobie firmę, sprowadzę ten sprzęt do tej firmy, potem sobie go sprzedam i zamknę firmę. Będę miała pionizator, to jest najważniejsze. Ale mój mąż mówi, słuchaj, czy ty na pewno uważasz, że to jest tak dobry sprzęt? Ja mówię, tak, uważam, że jest najlepszy sprzęt, jaki do tej pory widziałam. I mówi, a może ty byś zaczęła sprzedawać te sprzęty, skoro ich tu nie ma? Nie jesteś jedyną matką, która ma taki sam problem, więc mogłabyś pomagać innym ludziom. Ja w tym momencie mówię, no tak, wszystko pięknie, ładnie, ale mam 14-letnią niepełnosprawną córkę, 6-letniego syna i 10-miesięczną córkę. I mówię, jak ja sobie poradzę z tym wszystkim? Do tej pory cały czas siedziałam w domu. Mój język angielski był na poziomie, powiedzmy, jeden. Umiałam się tylko porozumieć z kimś,
kiedy musiałam, tak? Ale większość spraw załatwiał mój mąż, bo ja się zajmowałam dziećmi. Czy mój mąż przyleciał z fartuszkiem, założył go i mówi, to ja się teraz domem zajmę, a ty możesz robić to, co lubisz robić, bo ja zawsze prowadziłam biznesy, więc stwierdziłam, ok, z taką pomocą dam radę. I cały proces się zaczął, podpisałam umowę z producentem, przywiozłam te sprzęty i na początku było naprawdę bardzo ciężko, dlatego że po pierwsze brak znajomości rynku, branży, słaby angielski, tak? Ale i jeszcze chora córka. Chora córka, malutkie dziecko, więc było dosyć ciężko, ale się udało. Właściwie nie. Nie powiem, no właśnie, się udało. Moi drodzy, ja sobie zapracowałam na to właśnie ciężką pracą. Ja jestem dosyć niska i musielibyście mnie zobaczyć w wanie, który jest największym wanem dostępnym na rynku, który można prowadzić z kategorią B. Ja taki van prowadziłam do Szkocji z powrotem. I ty po całej, tak, te sprzęty pakowałam, wypakowywałam, robiłam asesmenty. Szczerze mówiąc, z tego wana mnie w ogóle nie było widać, także pewnie niektórzy się śmiali, że pan jedzie pusty bez kierowcy. I tak to właściwie wyglądało. Ktoś kiedyś powiedział, słuchaj, jest czwarty rok, ty nie masz żadnych pieniędzy z tego, może warto się zastanowić i z tego zrezygnować. Pamiętam, że wtedy powiedziałam, że tylko słabi ludzie rezygnują. I jeżeli już tak się dokopałam, to pewnie za następną ścianą są już diamenty. Nie poddam się 5 cm przed nimi. I wytrwałam, a wtedy znalazłam również możliwość robienia z tobą konsultacji. No i tak właściwie się zaczęło. Wszystko się zaczęło. Coraz lepiej, więc. No właśnie, moi drodzy, jak nas tutaj oglądacie, jednocześnie też puszczamy ten materiał na Facebooka, na live. Jeżeli nas oglądacie, to słuchajcie, po pierwsze duże serducho dla Marzeny, bo jako mama wiele kobiet, mając zdrowe dzieci, szuka wymówek. Często mówi, mam dwójkę, mam trójkę, mam jedno, nie jestem w stanie prowadzić biznesu albo nie jestem w stanie się rozwijać. Ty jesteś przykładem kobiety, że nie dość, że masz trójkę dzieci, to jeszcze do tego jedno wymagające naprawdę bardzo ciężkiej pracy, jaką wykonałaś przez te wszystkie lata i zaparłaś się. I właśnie tutaj chciałam, żebyś powiedziała i czekałam, czy powiesz sama, kochani, w obcym kraju, bez języka, ona odniosła spektakularny sukces, ale po kolei zaraz wam wszystko opowiemy. I chciałabym, żebyście, szczególnie kobiety, które nas oglądają, popatrzyły na Marzenę, bo dla mnie, ja już nie raz jej mówiłam, ona jest po prostu bohaterką jako kobieta, jako mama. Przedsiębiorca też, ale otwierać firmę, mając taki backup, nie powiedziałabym problemu, ale takich trudności domowych, tak? Bo opowiadałaś mi, jak córka po prostu 5 minut stała na tym pionizerze, jak ją to wszystko bolało, a to zajmowało całą godzinę preparacji twojej. Więc to jest, myślę, że ktoś, kto nie zmaga się z takimi rzeczami, nie zdaje sobie sprawy, jakie ludzie mają walki takie codzienne ze zdrowiem, w ogóle ze sobą często. I kiedy spotykam kobiety, które mają takie błahe wymówki, to często wracam do moich klientów, między innymi też do ciebie, gdzie widzę, no właśnie, ciebie w wanie z wózkiem i jeszcze po prostu z całym bagażem twojego doświadczenia. I jeżeli naprawdę nas oglądacie, udostępnijcie tego live'a, bo ja bym chciała, żeby o Marzenie usłyszała cała Polonia, bo mam nadzieję, że wyciągniecie z tego dzisiejszego materiału lekcję i wniosek, że mimo trudności, to bardzo cholernie ciężkich, bo my jako mamy najwięcej się z tym zmagamy, kiedy z dzieckiem jest coś nie tak, kiedy dziecko cierpi i nie jesteśmy w stanie za bardzo pomóc, a ty znalazłaś jakiś przynajmniej odrobinę środka, który pomógł wam i myślę, że pomógł też Sylwii, prawda? Dokładnie, nie tylko Sylwii. No właśnie. I teraz przejdźmy do tematu biznesu. Z tej całej historii, z kobiety, która po prostu musiała podjąć decyzję swoją własną życiową, zrodził się biznes, który ułatwia życie i pomaga i wspiera te dzieci, które naprawdę potrzebują ciebie, potrzebują was. Nie zapomnę naszej pierwszej konsultacji. Dzisiaj też już troszkę mi się tam oczka łzawią i mam nadzieję, że ja się nie rozkleję, ale pamiętam naszą pierwszą konsultację, kiedy powiedziałam, że zróbmy tak, żeby ten sprzęt trafił do milionów ludzi. Pamiętasz?
zróbmy taką strategię, żeby naprawdę wszystkie te dzieci, które potrzebują tego, miały do tego dostęp. A żeby miały dostęp, to my musimy mocno światu zakomunikować, że jesteście, że macie taki dobry sprzęt, prawda? No więc dobrze, zacznijmy w takim układzie, jak trafiłaś do mnie? To znaczy tak, ja od 20 roku życia zawsze byłam na książkach pozytywnego myślenia, zawsze czytałam, prowadziłam biznesy. I mój mąż wynalazł, chyba to była Rowińska, miała w Londynie wykład i pojechaliśmy na ten wykład właśnie tam. Tam żeśmy się chyba dowiedzieli o śniadaniach, więc zapisałam się na śniadanie. I po tym śniadaniu stwierdziłam, ok, to teraz następny krok, trzeba się dopchać do Ani. No i wysłałam zgłoszenie. Jakoś pamiętam, wtedy mieliśmy rozmowę wcześniej, już chyba we wrześniu czy w październiku. A ty miałaś jakąś operację? Ja miałam mieć operację na kręgosłup i bałam się zaczynać cokolwiek robić, bo jeszcze nie operacja pewna. Na kręgosłup, właśnie, tak. Stwierdziłam, że skoro człowiek potrafi przenosić góry, to potrafi też uzdrowić samego siebie. I zaczęłam proces uzdrawiania samego siebie. Operacji do tej pory nie miałam. Czuję się świetnie, pomimo że dźwigam sprzęty, tak. I mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, więc to też jest taki pozytyw całości tego wszystkiego, że człowiek jak wie, że nie wolno się poddawać, to się nie poddaje, idzie do przodu. Na pewno, a ty to jesteś tego dokładnym przykładem. No dobrze, pamiętam śniadanie, to śniadanie było u Rafała w Northampton, tam tak. Się poznałyśmy chyba pierwszy raz, bo na evencie u nas, jak byłaś w Londynie, to tam było chyba 400 czy 500 osób, dokładnie. Więc być może gdzieś tam mignęłyśmy się, ale większość moich klientów na naszych dużych eventach gdzieś tam było obok mnie, natomiast te mniejsze właśnie śniadania, gdzie było 30-40, no czasem więcej, w zależności, bo w Londynie potrafiło być nawet i 200, powodowały, że miałam lepszy kontakt z Wami, tak? I pamiętam, ja pamiętam naszą rozmowę i pamiętam ten moment, kiedy mówiłaś, że sprzedajesz sprzęt medyczny, czy jestem w stanie Wam pomóc. No i co? I zaczęłyśmy współpracę ponad 1,5 roku temu. Poprzedni rok zamknęliśmy z jakim wynikiem? 120% więcej niż rok poprzedni. A teraz mamy 6 miesięcy za nami i zrobiliśmy już całość tamtego roku. Tak, prawie tak. Czyli efekty, jak widzicie, jeśli chodzi o sprzedaż, są po prostu piorunujące, ale jakbyś mogła powiedzieć o tym procesie naszej współpracy, czego się nauczyłaś, co takiego wprowadziliśmy, że te efekty się pojawiły. No i przede wszystkim, moi drodzy, my zaplanowałyśmy sprzedaż ponad 500 000 w tym roku, natomiast idziemy po kilka milionów, tak jak powiedziałyśmy. I nie odpuścimy i uwierzcie, że my jesteśmy obie fajterki i obie tutaj potrafimy ostro walczyć, więc jestem pewna, że te dzieci naprawdę te sprzęty będą mieć. I to zrobimy, zapewne marzena z misji bardziej niż nawet w ogóle z biznesu, prawda? Dokładnie, dokładnie. Ja przez 4 lata robiłam właściwie misję, tak? Bo ani złamanego funta nie wzięłam za to. Tak. Natomiast to, co myślę, że jest jeszcze ważne, to te sprzęty sprzedają się same. Tak. My mamy około 80-90% sprzedaży, czyli około 85% osób, które zobaczy nasz sprzęt, ten sprzęt kupuje. Tak. Ja go nie muszę reklamować, on reklamuje się sam. Problemem było dotarcie do jak największej liczby osób, które zobaczą nasz sprzęt. Teraz też zaczyna być taka śnieżna kula, jedna pani, drugiej pani, tak? Bo jest większa sprzedaż, tak. Więc z automatu więcej ludzi już ma ten sprzęt, więcej osób może polecać. Dokładnie. Tym bardziej, że to jest specjalistyczny sprzęt, w związku z tym dzieci chodzą do też często specjalistycznych szkół, mają specjalistycznych fizjoterapeutów, więc jak ktoś zobaczy, to już dokładnie. Drogą taką pantoflową jeszcze tak. Coraz bardziej nam będzie wspierało całą sprzedaż, bo jeżeli dotrzemy sami przez internet do powiedzmy 100 osób, to jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne 100 osób przyjdzie z rekomendacji, bo sprzęt sam się obroni, prawda? Dokładnie. No dobrze, ale jakbyśmy wrócili do początku, bo zaczęłyśmy z planowaniem, z Excelami, te wszystkie rzeczy, które zaczęłyśmy robić, jakbyś mogła tak w kilku ważnych takich punktach powiedzieć o naszej współpracy, czego się nauczyłaś i komu polecasz, no i co takiego ważnego też wnieśliśmy w ten biznes. To znaczy tak, może zaczęłabym od tego, że pamiętam taką rozmowę między dwoma znajomymi i jeden do drugiego mówi, wiesz co, bo ty to masz szczęście, tobie się udało, ty otworzyłeś firmę i ta firma teraz bardzo dobrze przynosi zyski. No człowiek tak popatrzył na niego i mówi, wiesz co, to nie tak do końca.
bo ja zauważyłam taką relatywność, że czym więcej pracuję, tym więcej mam szczęścia. A ja bym do tego dodała, czym więcej mądrze pracuję, tym więcej mam szczęścia, bo górnik pracuje ciężko, a wcale nie musi mieć dużo pieniędzy, tak? Więc chodzi o to, żeby pracować mądrze. Najlepszym sposobem na to, żeby pracować mądrze, to jest iść za śladami kogoś, kto już tą drogę przeszedł. Ktoś, kto może nas poprowadzić w to miejsce, w które my chcemy dojść i tam został przede wszystkim, tak? Czyli kogoś, kto doszedł do pewnego miejsca, on tam jest i może pokazać nam drogę, w jaki sposób my możemy tam do niego dojść. Więc na pewno przez naukę, przez swoje nastawienie, psychiczne swoje nastawienie, nie poddawanie się, determinacja, znalezienie przewodnika, za którym będzie się podążać. No i powiedz mi teraz tak, z perspektywy tego ostatniego roku, ponieważ ty nie masz problemu z planowaniem. Większość moich klientów zawsze miała problem z planowaniem, z Excelami, natomiast ty to lubisz, lubisz raporty, lubisz mi wysyłać i te raporty są bardzo rozbudowane. Nie wiem, czy nawet w sumie twoje raporty są najbardziej nierozbudowane, bo my analizujemy wszystko, analizujemy sprzedaż, analizujemy kampanię, analizujemy wszystkie wyniki i tak naprawdę na każdą konsultację, co chcę, ty masz to wszystko po prostu przygotowane, więc jakby od strony takiej excelowej, ty nie miałaś problemu, nie, prawda? Nie miałam. Zresztą ja lubię liczby, a no przede wszystkim też lubię, jeżeli są pewne rzeczy zapisane, bo jak są zapisane, to wiem, do czego dążę. Jak wiem, do czego dążę, to wiem, którą drogą iść. Dokładnie. No i oczywiście, moi drodzy, plany. Marzenko, jakie mamy plany? Milion. I zrobimy to. Tak, to będzie taki następny krok, żeby zrobić milion. I myślę, że potem będzie więcej. A takim głównym planem to jest to, żeby nasze produkty były number one. I tak. To nie dlatego, że służą tylko dzieciom, tak. Które nie mają możliwości znalezienia innego sprzętu, tak jak była Sylwia, bo na początku te produkty schodziły tylko w przypadkach, kiedy fizjoterapeuci posprawdzali różne sprzęty i nasz był ostatnim wyborem, tak? Teraz chcemy zrobić tak, żeby nasz sprzęt był pierwszym wyborem. Dokładnie. I na pewno dojdziemy, moi drodzy, do tego, bo robimy krok po kroku, a Marzena jest taką osobą, która naprawdę wdraża krok po kroku wszystko, co jest zaplanowane, wszystko, co jest przekonsultowane. No dobrze, komu byś poleciła współpracę ze mną? Wszystkim, którzy chcą odnieść sukces. Wydaje mi się, że tak. Wszystkim tym, którzy chcą też potrzebują pomocy, chcą ciężko pracować, mądrze ciężko pracować. Tak. Bo wydaje mi się, że samemu jest bardzo ciężko. Jak to mówią, że samemu dojdziesz może szybciej, ale w grupie samemu możesz dużo zrobić, ale z zespołem podbijesz cały świat. Dokładnie. Pewnie. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was nie zna Marzenki, znajdźcie sobie Buffin Technology System na Facebooku, obserwujcie firmę, a jeżeli ktoś z was, z waszych znajomych, zmaga się z podobnym problemem w rodzinie, bądź macie znajomych, którzy potrzebują tak specjalistycznego sprzętu, kontaktujcie się z nimi poprzez Facebooka, tam są wszystkie namiary również na stronę. No i oczywiście śledźcie Marzenkę, bo nie jeszcze na jednej naszej scenie na pewno będę prosiła, żeby zabrała głos. Bo tak jak wam powiedziałam, dla mnie osobiście jest bohaterką jako kobieta, jako mama. Bo po pierwsze się nie poddała, po drugie język nie stanowił, no teoretycznie on stanowił barierę, ale ty po prostu znalazłaś rozwiązanie. Dzisiaj również znalazłaś na to wszystko rozwiązanie, więc język nie był tą barierą, mimo że był bardzo, powiedziałaś, niskim poziomie, prawda? Jest coś takiego, że ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli czegoś nie potrafisz zrobić czegoś sama, to znajdź kogoś, kto zrobi to za ciebie. Dokładnie. W związku z tym widzicie kolejna rzecz, gdzie kobiety, szczególnie Polki za granicą, mają wymówkę. Dzieci albo język, albo brak jakiegoś doświadczenia. Ty to doświadczenie nabywasz, prawda? Uczysz się nowych rzeczy, rozwijasz się. W związku z tym naprawdę nie szukajcie wymówek, bierzcie przykład z tej kobiety, bo dla mnie ona jest naprawdę bohaterką jako mama i jako kobieta. Teraz zaproszę was, żebyście zobaczyli ten sprzęt, bo wy musicie to zobaczyć, więc mam nadzieję, że tutaj Rafał z kamerą też podejdzie i Michał tak samo. Chciałabym, żebyście zobaczyli, na czym polega w ogóle praca Marzenki. I jak ten sprzęt wygląda. Rafał, chodź tutaj bliżej, pokaż tutaj tak samo. Chodź się.
Ten sprzęt to jest multifunkcjonalne urządzenie, które zawiera trzy pozycje. Jest pozycja siedząca, leżąca i stojąca, czyli tak zwane trzy w jednym. Normalnie dzieci posiadają wózek, krzesełko specjalistyczne i pionizator. Tutaj mamy po prostu krzesełko i pionizator w jednym. Dlaczego jest to takie ważne? My mamy pozycję stojącą, naturalną, powinniśmy jak najczęściej stać. Te dzieci, które nie potrafią stać, muszą korzystać z tych urządzeń. Dla mamy przełożenie dziecka z pozycji siedzącej, zwykłego krzesła do pionizatora czasami jest pół godziny. Po czym dziecko stoi różnie, 5, 10, pół godziny i mama musi go z powrotem przerzucić albo do wheelchair, albo do krzesełka. Tak? Tutaj nie trzeba tego robić, ponieważ to dziecko może siedzieć przez cały dzień w tym pionizatorze i kiedy jest potrzeba, może iść w pozycję stojącą. Wystarczy tylko i wyłącznie nacisnąć przycisk i z pozycji siedzącej możemy iść w pozycję stojącą. Ten sprzęt jest jeszcze fenomenalny pod tym względem, że on idzie z każdej pozycji w każdą pozycję, czyli w każdym momencie możemy sobie iść w pozycję leżącą, potem siedzącą, znowu leżącą, czyli możemy zmieniać te ustawienie ciała i do potrzeby dziecka. Do potrzeby dziecka. Dziecko może spokojnie oglądać telewizję, może się bawić, mamy większe też treje. Mieliśmy takie kampanie, które pokazywały, że dzięki naszym sprzętom na przykład dziewczynka może stanąć i podlewać swoje kwiatki. Tak? Mhm. Pokaż jak całkowicie może to stanąć w ogóle. Co jest jeszcze bardzo fajne, to jest tak zwany aspekt socjalny. Czyli te dzieci najczęściej siedzą, jak siedzą, one są na naszym takim połowie, tak? Więc żeby z nimi rozmawiać, musimy my się nachylać, albo dziecko musi patrzeć się do góry. Natomiast w tym momencie, jeżeli mamy dziecko, które pójdzie w pozycję stojącą, no to jest powiedzmy ma 1,80 m, czyli mniej więcej stykamy się twarzą w twarz i możemy rozmawiać na tym samym poziomie. Czy to całkowicie stojące? Tak. I teraz w tym momencie dziecko może stać dokładnie tak samo jak każdy, kto może stać. Rozumiem. I w tym momencie możemy też iść, żeby nie było efektu, że stoję i mam przestrzeń. Możemy zrobić coś takiego, czyli ma wszystkie benefity z pozycji stojącej, natomiast grawitacja działa tak, że on się automatycznie posuwa do tyłu i nie ma problemu z utrzymaniem głowy czy z utrzymaniem całego ciała. Nie ma też efektu takiego, że się może bać. Tak? I jeszcze ważna rzecz, trzeba powiedzieć, że ten sprzęt może być również nabyty poprzez NHS, tak? Tak. Jest to znaczy dokumentów 70, do... ponad 70% naszych klientów to jest NHS. Tak, czyli NHS, czyli przez jakby co? NFZ Polski. Tak, coś takiego, odpowiednik to jest NFZ-u, czyli jeżeli na przykład rodzice nie mają pieniędzy, to mogą po prostu starać się poprzez to, żeby NHS na to dał pieniądze, bo to jest dosyć drogi, specjalistyczny sprzęt. Właśnie, chociaż ktoś, kto patrzy na ten sprzęt i patrzy na to, jaką ona posiada funkcjonalność, wcale nie jest drogi. No, już powiem dlaczego. Nam się wydaje, że są drogie, ale te sprzęty dla dzieci niepełnosprawnych naprawdę są bardzo drogie. Natomiast nasz sprzęt, jeżeli byśmy chcieli kupić dla dziecka krzesełko specjalistyczne i zwykły pionizator, to cena tych dwóch sprzętów to jest cena naszego jednego sprzętu. Więc dlatego nie ma żadnej wymówki dla NHS mówi i tak muszę wydać podwójnie, i tak muszę wydać podwójnie, a łatwiej jest mieć jeden sprzęt. Poza tym jest to pewnego rodzaju oszczędność, ponieważ w szkołach nie trzeba mieć dodatkowego supportu z dodatkowych rąk do transferów tego dziecka. Co jest jeszcze bardzo istotne i coś, co chyba najbardziej robi wrażenie w tym sprzęcie, to jest jego second spine. Ja pokażę może... Czyli kręgosłup. Tak, to jest ten kręgosłup. Ja może sobie wezmę nasz second spine, żeby pokazać, jak to wygląda. To jest wbudowane z tyłu w plecach. Tak? I teraz dzieci, które są niepełnosprawne, mają problemy z tym, że pochylają się albo się rotują na którą stronę i utrzymanie tej pozycji jest bardzo ciężkie. Są sprzęty, które można robić na zasadzie odlewu, tak? Tylko że odlew jest dobry teraz, a za pół roku on już nie jest adekwatny do postawy dziecka. Natomiast wystarczy otworzyć ten sprzęt, można go sobie wyregulować, siedzisko dokładnie tak, jak się chce, wszystkie wady, które są, następnie zakręcić i mamy dokładnie taki shape,
jak jest szereg interesów dziecka. Jeżeli zaczynamy w wieku młodszym, czyli od 2 lat, bo nasze sprzęty są od 2 roku życia do dorosłości, tak? Czyli nawet dorosła osoba może korzystać z tego sprzętu. Mamy pacjentów, którzy korzystają z naszych sprzętów, którzy mają po 60 lat, więc to nie jest żadna przeszkoda. Natomiast dzieci, które mają powiedzmy 2-3 latka i zaczynają siedzieć w saportowanym siedzisku, duża jest prewencja w tym momencie i prawdopodobieństwo, że nie będą skrzywieni. To jest też oszczędność dla NHS-u, że dzięki naszym sprzętom nie będą poddawani operacji biodra czy operacji kręgosłupa, ponieważ my od początku prowadzimy prewencję. Moi drodzy, dzisiaj bardzo poważne tematy i wiem, że tego się pewnie nie spodziewaliście i nie spodziewaliście się, że pewnie taki biznes też konsultuje, ale słuchajcie, naprawdę jak ja tego słucham, to tylko jeszcze bardziej utrwalam się, chyba utwierdzam się w tej naszej misji, że chciałabym nie tylko 1 000 000 obrotu dla tej firmy, ale chciałabym przede wszystkim, żeby 1 000 000 sprzętu trafiały w odpowiednie ręce do tych osób, które potrzebują, więc liczę na Was, liczę na wszystkie udostępnienia na Facebooku, ja liczę na to, że po prostu wiele osób się dowie i mam nadzieję po prostu, że będziemy numer 1 też dla NHS-u i będziemy na pewno o to walczyć i na pewno będziemy po prostu robić wszystko, żeby NHS chciał z nami, jak to się mówi, nie dyskutował, tylko był numer 1, Buffin we wszystkich NHS-ach w całej Wielkiej Brytanii. A Marzenko, ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję i moi drodzy, dziękuję również Wam, że tutaj jesteście. Mamy tam w ogóle kogoś na live'ie? Mamy? Udostępniliście z live'a. Mam nadzieję, że udostępniliście. Duże serducho dla Marzeny, takie duże. Ode mnie tak samo i od Was. Mam nadzieję, że tam po prostu bardzo dużo tych, słuchajcie, serduszek wysyłacie. Bo tak jak Wam powiedziałam, ta kobieta dla mnie jest bohaterką za to, co zrobiła dla swojego dziecka i za to, co robi dla dzieci innych potrzebujących rodzin. Także Marzenko, samych sukcesów, a wiem, że jesteśmy już po prostu w bardzo dobrym miejscu, mamy tak pewne rzeczy ustabilizowane, że teraz to jest kwestia tylko dalej rozwoju firmy i wiem, gdzie będziemy. Także trzymajcie się kochani, do usłyszenia na kolejnym live'ie i dziękuję, że byliście po raz kolejny z nami tutaj.